21 tom kutnowskich zeszytów regionalnych jest już dostępny. Można go było kupić również podczas promocji i oficjalnej prezentacji w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Regionaliści kutnowscy, tworząc nowy periodyk, pragnęli, aby stał się ciekawą i wysoce wartościową lekturą oraz dotarł do jak największej liczby czytelników, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Pragnęliśmy, aby nowy periodyk znalazł miejsce we wszystkich bibliotekach publicznych, a szczególnie szkolnych, i aby stał się cenną pomocą dydaktyczną na lekcjach historii. Wśród artykułów znajdziemy i te poświęcone kutnowskim instytucjom, kościołom, jak i te, które stanowią recenzje wierszy czy też wystaw. 21 tom zawiera również wspomnienia mieszkańców o ich przodkach. Główną ideą naszego towarzystwa było i jest szerzenie zainteresowania przeszłością, ochroną zabytków, rozbudzenia poczucia więzi lokalnej społeczności, kultywowanie obrzędów i tradycji. Staramy się uczynić to w ten sposób, bardzo przystępny, akceptowany przez naszych czytelników, a przede wszystkim rzetelny. Periodyk udało się wydać dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, którego członkowie stanowią komitet redakcyjny. Elżbieta Świątkowska prezentowała fragmenty wszystkich artykułów zawartych w 21 tomie zeszytów. Marlena Kluk na zakrętach. Jej poetycka opowieść o życiu zrodzona jest z miłości do świata i człowieka, z wiary w mądrość, dobroć, a także z umiejętności rozważnego przyjmowania życiowych zakrętów, do których dochodzimy wszyscy. Autorzy artykułów pisali je pro publico bono, nie pobierając żadnej opłaty. TPZK liczy, jak zawsze, na wsparcie ze strony władz i prywatnych przedsiębiorstw, którzy wspierają publikację zeszytów. Wyrażamy nadzieję, że kolejny tom będzie również cenną lekturą dla wszystkich lokalnych działaczy politycznych, społecznych, kulturalnych i samorządu terytorialnego. Na finał spotkania wystąpiła kutnianka Ewa Murzynowska przy akompaniamencie Jarosława Domagały, notabene także autora artykułu do 21 tomu kutnowskich zeszytów regionalnych.